panie trucicielski. A, dzień dobry, pszczółko Polu. Jeszcze się panu chce męczyć przy tym szambie? Przecież regularnie musi się pan napracować w mało przyjemnej atmosferze i w dodatku za to zapłacić. A jaki mam wybór? Bardzo prosty. Może pan zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. Procesy, które w niej zachodzą, są ekologiczne i nie zagrażają środowisku. W dodatku otrzyma pan wodę drugiej klasy, czyli taką, którą można wykorzystać do podlewania roślin. To bardzo ciekawe, przecież używam sporo wody do podlewania swoich upraw. Skończy pan z wywożeniem nieczystości z szamba, nieprzyjemnymi zapachami i zaoszczędzi poprzez mniejsze zużycie wody. Dziękuję, pszczółko Polu, tak zrobię. Jestem ci bardzo wdzięczny. Dzięki twoim radom zmodernizowałem swoje gospodarstwo, które stało się bardziej ekologiczne. Teraz w codziennej pracy dbam o środowisko, jednocześnie czerpiąc z tego korzyści finansowe. Bardzo proszę, panie trucicielski. Cieszy mnie pana postawa. Każdy powinien brać z pana przykład i zamiast eksploatować naturę, współpracować z nią.